Cześć moi drodzy, witam się z wami. Czekajcie, ściszę muzykę. Okej, jestem już. Więc co? Dzisiaj znowu morsowanko. Akurat mamy temperaturę dodatnią, ale to w niczym nie przeszkadza. Woda i tak jest zmrożona, więc lecimy. Co? Jedziemy w to samo miejsce. Jedziemy do Pawłowic. Zabieram po drodze szybko mojego kolegę Przemka i lecimy pomorsować trochę. Dzisiaj będę bił rekord, albo posiedzę sobie z 15 minut ze względu na wyższą temperaturę, albo dzisiaj zanurzę głowę, także zrobię pełne zanurzenie przy morsowaniu. Zobaczymy jak wyjdzie, zapraszam was do filmu. Hej! Co? Lodzik jeszcze jest, jest plus 9 stopni, ale lód na wodzie jest jeszcze. Tam kursują, także zaraz śmigamy. A dzisiaj kolejny etap, 15 minut albo nurek. Dłoni nie będę zamoczył. Przecież te iry. Ła! No elegancko. Ła! Jak jest? Zajebiście. Dobrze, Paweł, że mam kamerę na siebie. No i co? Dzisiaj był pobity kolejny rekord, czyli zanurzenie głowy dwa razy w zimnej wodzie, ale powiem wam, że bardzo przyjemnie, nic się nie działo takiego, żeby coś, jakaś reakcja była kiepska, także myślę, że fajnie. No temperatura powietrza jest, aktualnie pokazuje mi 10 stopni, więc to jest ta różnica, chociaż tutaj tak przewrotnie troszeczkę bym powiedział, co jest lepsze, no czy temperatura powietrza wyższa i niższa temperatura wody, czy wyższa temperatura wody, a niższa temperatura powietrza. No moje odczucie jest takie, że chyba lepsza by była niższa temperatura powietrza, ale to mówię, każdy subiektywnie jakoś to odbiera. Ja to tak odebrałem dzisiaj. Co prawda na przykład stopy mam dużo mniej zmarznięte, nie jak ostatnio przy minus 14. To jest na pewno duża różnica. No i jeszcze co wam powiedzieć o morsowaniu, no ja używam na przykład tak zwanych butów na skałki, takich jak się kupuje do Chorwacji na wyjazd, takie gumki w górnej części pianka, ale poleciłbym wam takie typowe neopreny na stopy, takie zamówię sobie do morsowania, bo mi się wydaje, że będą dużo, dużo lepsze do morsowania. A tak ogólnie to wszystko ok. Dobra, zapraszam was do następnego. Cześć!